Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Leo Messi od pewnego momentu wydaje się być zagubiony i właściwie sam nie wie, w jakim kierunku powinien podążać w kwestii swojej przyszłości. Dlaczego paryscy kibice wygwizdali Argentyńczyka? Jakie kluby wykazują zainteresowanie zakontraktowaniem Leo Messiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o specjalnej klauzuli w kontrakcie Paulo Dybali, która może mu pozwolić na transfer do FC Barcelony, oraz o Grzegorzu Krychowiaku, który w nietypowy sposób odpowiedział Fernando Santosowi na brak powołania do reprezentacji Polski. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy 3 pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Lionel Messi w Paris Saint-Germain ma coraz więcej kłopotów. Ostatnio przed meczem z Rennes kibice na Parc des Princes podczas wyczytywania nazwiska Argentyńczyka zaczęli gwizdać, co jasno przekłada się na to, że Messi nie jest już zbyt lubiany w Paryżu. W sierpniu 2021 roku Messi został zawodnikiem PSG. Argentyńczyk w atmosferze skandalu opuszczał FC Barcelonę. Wszystko przez to, że kataloński klub nie było stać na spełnienie formalności dotyczących rejestracji kontraktu swojej legendy. Messi musiał odejść i jego wybór padł na PSG. We francuskim klubie nie prezentuje tak dobrej formy, jak to było za czasów gry dla FC Barcelony. Jednak Messi wciąż jest wiodącym piłkarzem Paris Saint-Germain i decyduje o sile tej drużyny. Więc dlaczego był wygwizdywany? Główną przyczyną może być fakt, że Messi najprawdopodobniej chce opuścić stolicę Francji. Wedle zagranicznych dziennikarzy i ekspertów przyszłość Leo Messiego w PSG nie maluje się w kolorowych barwach. Argentyńczyk miał powziąć pierwsze kroki ku zmianie klubu. Mówi się, że do Messiego, któremu kończy się kontrakt z dotychczasowym pracodawcą, już spływają wstępne oferty pracy. Miał otrzymać propozycje z MLS, a nawet od szejków z Arabii Saudyjskiej i ich Al Ittihad. Ci drudzy są zdeterminowani, by sprowadzić do siebie gwiazdora i operują ogromnymi kwotami. Nieoficjalnie mówi się, że za 2 lata gry na Środkowym Wschodzie miałby zgarnąć 200 milionów euro. Sporo mówi się o tym, że mimo wszystko Messi miałby zdecydować się na powrót do Barcelony. Spekulacje starał się uciąć jego ojciec. Nie sądzę, aby wrócił do Barcelony. Nie ma ku temu odpowiednich warunków. Nie rozmawialiśmy z Laportą i nie ma żadnej oferty. Tak powiedział Jorge Messi w krótkiej rozmowie z dziennikarzami. Także sam Laporta zachowywał daleko posuniętą ostrożność. Odmawiam rozmów o powrocie Messiego jako zawodnika. Chodzi o szacunek dla niego, a także dla Paris Saint-Germain. A więc jak możemy zauważyć, aktualnie nie wygląda to za dobrze. Kibice Paris Saint-Germain tracą szacunek do Messiego, a ten wcale nie jest zadowolony w owym zespole i najprawdopodobniej odejdzie. Jak rozwinie się ta sytuacja? O tym przekonamy się w przyszłości. Już od pewnego czasu słyszymy informacje o tym, że FC Barcelona planuje latem ściągnąć kolejnego napastnika. Jedynym napastnikiem w drużynie jest Robert Lewandowski, a każdy inny zawodnik, który musiał grać na 9 pod nieobecność Polaka, robił to z przymusu. Teraz wszystko wskazuje na to, że do Roberta w ofensywie dołączy piłkarz z polskimi korzeniami, a ma nim być ponoć Paulo Dybala. Pod koniec zeszłego sezonu Paulo Dybala usłyszał od władz Juventusu, że przestał być częścią turyńskiego projektu, więc latem jako wolny zawodnik trafił do Romy. Argentyńczyk podpisał 3-letnią umowę, a Rzym oszalał na jego punkcie jeszcze przed jego debiutem. 29-latek błyskawicznie stał się najważniejszym piłkarzem rzymskiego klubu. Gdy nie ma Dybali na boisku, to trudno ekscytować się grą Romy, która jest zespołem nastawionym na defensywę.
I choć José Mourinho czasami musi sobie radzić bez Dybali, bo ten często łapie kontuzję, to i tak ma świetne liczby. Licząc wszystkie rozgrywki Dybala, rozegrał 29 spotkań, strzelił 13 goli i zanotował 8 asyst. Włoskie media twierdzą, że dobra dyspozycja Dybali sprawia, że ten znalazł się w zainteresowaniu najlepszych drużyn na świecie. Pozyskanie Dybali było dla Romy wielką transakcją, wartością wielu punktów. Jego przyszłość w klubie mimo sympatii kibiców i wielkiego wsparcia Mourinho może jednak zostać zakłócona przez kilka bardzo bogatych klubów. Takie informacje podał portal Calcio Mercato Web. Włoski portal twierdzi, że Dybalą jest zainteresowana Barcelona. Argentyńczyk raczej nie byłby konkurentem dla Roberta Lewandowskiego. To piłkarz o innej charakterystyce, którego można określić boiskową dziesiątką, a nie środkowym napastnikiem. Dybala mógłby być świetnym partnerem dla Polaka, a dla Barcelony znakomitą okazją transferową. Jeśli wierzyć Fabrizio Romano, znanemu włoskiemu dziennikarzowi, to w kontrakcie Argentyńczyka istnieje klauzula wykupu dla zagranicznych klubów, która wynosi zaledwie 12 milionów euro. I choć Barcelona nie jest w najlepszej sytuacji finansowej, to pewnie zmierza po mistrzostwo kraju. I jeśli afera sędziowska nie pogrąży klubu, to Dybala wydawałby się atrakcyjną opcją. Atrakcyjną, ale zarazem ryzykowną, bo od lat nękają go kontuzje. O motywację nikt nie musiałby się obawiać. Dybala jeszcze jako zawodnik Palermo, gdy został zapytany o kataloński klub, odpowiedział: czy chciałbym grać w Barcelonie? Gdyby zapukali do moich drzwi, to byłbym gotowy wskoczyć do wody i tam popłynąć, byleby mnie przyjęli. W Barcelonie taki piłkarz jak Dybala bardzo by się przydał i jak sami widzimy, Paulo raczej na pewno zamieniłby AS Romę na swój ulubiony klub z dzieciństwa. A wy chcielibyście zobaczyć duet Lewandowski-Dybala? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Nowy trener reprezentacji Polski Fernando Santos jakiś czas temu ogłosił powołania przed pierwszymi meczami eliminacyjnymi do Euro 2024. Portugalczyk zaskoczył tym, że nie wziął pod uwagę Grzegorza Krychowiaka, czyli do tej pory kluczowego zawodnika naszej kadry. Krychowiak w reprezentacji Polski występował regularnie od 2012 roku. Nowy selekcjoner Fernando Santos uznał jednak, że 33-letni pomocnik nie zasługuje na powołanie na marcowe mecze reprezentacji i nie zagra przeciwko Czechom i Albanii. Krychowiak, który w mediach społecznościowych przyznał, że tęskni za meczami kadry, już w pierwszym występie po ogłoszeniu listy kadrowiczów przypomniał o sobie selekcjonerowi. Strzelił bramkę w ostatnim meczu i przyczynił się do wywalczenia przez Al-Shabaab remisu. Dobry występ Krychowiaka docenili eksperci w Arabii Saudyjskiej. Pomocnik Al-Shabaab trafił do najlepszej drużyny 21. kolejki rozgrywek z oceną 8,5 w 10-punktowej skali. W pewnym stopniu możemy powiedzieć, że jest to odpowiedź na brak powołania. Niewykluczone, że jeśli Krychowiak utrzyma formę, to będzie mógł liczyć na powrót do reprezentacji Polski. Santos przyznał, że każdy piłkarz ma szansę zaistnieć w jego zespole. Mogę powiedzieć, że obserwujemy około 90 zawodników, których bierzemy pod uwagę i musimy z nich wybrać 24-25. Nigdy nie wykluczam żadnego zawodnika na przyszłość. W moim przypadku nikt nie jest powoływany z powodu PESEL-u. Nie biorę pod uwagę wieku. Krychowiak w reprezentacji Polski rozegrał 98 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 6 asyst. Pomocnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w saudyjskim Al-Shabaab, ale formalnie pozostaje piłkarzem rosyjskiego Krasnodaru. Jest to na pewno nowa sytuacja, ponieważ Krychowiak był kluczowym piłkarzem naszej kadry od wielu lat. Jednak w ostatnim czasie jego dyspozycja pozostawiała wiele do życzenia i spłynęło na niego wiele krytyki, szczególnie po słabym występie na mundialu. Czy Fernando Santos popełnił błąd nie powołując go? Według mnie nie. Krychowiak był świetnym piłkarzem i wnosił dużo jakości do gry naszej kadry, ale od dłuższego czasu prezentował się źle. I dobrze się stało, że nie znalazł się on w grupie powołanych kadrowiczów. Jeżeli jednak Krychowiak złapie formę i udowodni, że jest jeszcze w stanie dać dużo naszej reprezentacji, to jak najbardziej powinien otrzymać powołanie. Jest to piłkarz z dużym doświadczeniem i doskonale rozumie naszą kadrę. Jednak na ten moment powoływanie go byłoby błędem. A według was Fernando Santos postąpił słusznie, nie powołując Grzegorza Krychowiaka? Czy widzicie miejsce dla pomocnika w kolejnych meczach reprezentacji Polski? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!